Polski FM. Zgodnie z zapowiedzią gość Natalia Zastępa. Witam Ciebie. Dzień dobry. I jak to jest siebie słyszeć na antenie radiowej w Stanach Zjednoczonych, słuchaj? Światowo. Prawda? Nie no, bardzo miło. Zawsze na każdej antenie tak naprawdę. Nie będę tutaj nikogo faworyzowała. Aha. Przyszłaś tuż po... Ja miałem przyjemność rozpakować to na antenie na uszach słuchaczy wszystkich Twojego nowego dzieła. Za chwilę będziemy o nim rozmawiali, ale ponieważ my się widzimy pierwszy raz i jesteś chyba pierwszy raz także na antenie Polski FM, to chciałbym troszeczkę pogrzebać w Twojej muzycznej historii, czyli właściwie wrócić do roku 2018, bo chyba wtedy wszystko zaczęło się w Twoim życiu zmieniać i to na bogato. Tak, no 2018 to był taki przełomowy rok, ponieważ wtedy wziąłam udział w programie i The Voice Kids, i The Voice of Poland, chociaż The Voice Kids zaczęło się w 2017, ale to były tylko nagrania. No i tak naprawdę od tamtej pory zaczęłam gdzieś tak czynnie działać, można powiedzieć, ze swoim repertuarem po programie. Podpisałam kontrakt z wytwórnią. W ogóle miałam wtedy 16 lat, więc to był dla mnie taki bardzo intensywny okres, bo to wszystko łączone ze szkołą. I dużo nauki, dużo takiego nagle wejścia w takie, można powiedzieć, dorosłe trochę życie, bo pracujesz nagle z samymi dorosłymi ludźmi. Pamiętam, że jak jeszcze przychodziłam na początku i mówiłam do wszystkich pani, to mnie wyśmiewali, że czemu ja tak mówię, no bo to są moi współpracownicy, ja jakby, a ja się tak czułam, przecież ja mam 16 lat, jesteście tacy dojrzali. Aha. No więc to takie początki fajnie się wspomina. No ale wiesz, 16 lat to i tak dziewczyny zawsze się mówiło, że szybciej dojrzewają niż chłopaki, ale to jest to już taka jest młoda kobieta, która decyduje się w ważnym momencie swojego takiego życia prywatnego, no bo przecież, tak jak powiedziałaś, chodzisz do szkoły, uczysz się i nagle idziesz do programu telewizyjnego. To jednak chyba, myślę, trzeba mieć trochę odwagi, takiego samozaparcia w sobie. Na pewno jest to odważny krok i też uważam i cenię sobie w to, że miałam taką też odwagę. Oczywiście to wszystko też rodzice nadzorowali i byli zawsze koło mnie i pilnowali, żeby było bezpiecznie, że tak powiem, dla mnie. Ale ja jakby od jakiegoś czasu, w sensie jak byłam dzieckiem, to zawsze takie miałam marzenie, że może by pójść do takiego programu, bo na początku w ogóle skupiałam się na samym śpiewaniu. I w sensie to było dla mnie takie, że nie miałam chyba tej takiej dojrzałości w ogóle twórczej. Takie mam teraz odczucie po iluś latach, że dla mnie najfajniejsze była właśnie ta sztuka wokalna, ja zawsze lubiłam duże wokalistki. I dopiero właśnie z czasem, tak naprawdę po programie, kiedy okazało się, że ktoś jakby chciałby ze mną współpracować i gdzieś robić dla mnie muzykę i ze mną pracować nad tym, to okazało się, że nagle trzeba podejmować takie decyzje, a do kogo ty byś chciała w ogóle dotrzeć, a co byś chciała robić? I te pytania były najtrudniejsze, żeby je na dnie sobie odpowiedzieć. I tak naprawdę myślę, że do tej pory przez te kilka lat, które tworzyłam mi muzykę, to jeszcze sobie na nie odpowiadałam, że gdzieś tak eksperymentowałam i myślę, że to też było słychać, szczególnie przy pierwszym albumie, nie żałuję. To przechodzimy właściwie wtedy do 2021 roku, ale jeszcze poczekajmy, bo 1 grudnia 2018 roku okazuje się twój pierwszy singiel. Tak. Co wtedy, pamiętasz, towarzyszyło tobie? Jakie uczucia, jakie emocje? To było przy programie The Voice of Poland, więc w ogóle dla mnie ten czas był bardzo stresujący. Ja pamiętam, że też miałam właśnie ogromne problemy z głosem i to wszystko tak się nałożyło, bo dzień w premiery to był dzień finału. I to po prostu było... Trudno to opisać. Tyle bodźców, że... Z jednej strony radość i wielka ciekawość, bo każdy czekał na te single, no bo wiadomo, to pierwszy. I dla mnie to było takie ekscytujące, nagrany klip i to wszystko. I myślę, że to było najfajniejsze, jak następnego dnia wracaliśmy do domu z rodzicami i w radiu leciała już ta piosenka. Aha. Pierwszy raz wtedy usłyszałam piosenkę swoją w radiu. A no właśnie, to są dopiero emocje, nie do przecenienia, bo to zostaje na całe życie. No trochę tak, myślę, że tak. 18 rok. I potem kluczowy taki moment, myślę, to jest rok 2021. Wtedy ukazuje się twój debiutancki album, pełnowymiarowy, 21 maja, jeśli dobrze pamiętam. Ale to jest także rok twojego... chyba przynajmniej podwójnego triumfu na festiwalu polskiej piosenki w Opolu. No i co wtedy? No wtedy to był bardzo taki jeden z lepszych moich roków życia, że tak powiem, i najgorszy, bo też pożegnałam się z bardzo bliską osobą w tym roku, więc amplituda emocjonalna była bardzo szeroka, ale no wydanie tej płyty to było takie... Wydaje mi się, że mam dosyć szczęście, bo jak sobie ustalam jakieś cele w swoim życiu, to udawało mi się to jakby spełniać. W sensie, i nigdy nie miałam czegoś takiego, że mi się to nie uda. Może byłam trochę tak dziecięco naiwna, ale to właśnie w taki pozytywny sposób, że to wszystko się działo i gdzieś ten album było takie dla mnie, że wiadomo, że wydamy, nie? Że to jest jakby coś, co na pewno się uda. I to się udało i bardzo się cieszę. On też był taki dosyć...
kolorowy, można powiedzieć, bo były właśnie na nim utwory takie jak Za późno, które były pierwszym singlem, a jedne z ostatnich piosenek to już były też piosenki, które były na przykład współautorstwem mojego, więc cały ten album był takim procesem, w którym ja też się dosyć mocno rozwinęłam i też pracowałam z wieloma ludźmi doświadczonymi, Juliuszem Kamilem, z Sanach, z Maćkiem Wasio, więc można powiedzieć, uczyłam się naprawdę od mistrzów. No tak. Na ile tam ta płyta była taka twoja, na ile była taka oparta na doradztwie tych fachowców, tych lepszych, ważniejszych artystów wtedy dla ciebie? Tam przy pracy, przy tej płycie miałam bardzo dużo rozmów na temat właśnie tego, w którą stronę iść z wytwórnią i to było dla mnie ogromne wyzwanie, jak na taką młodą osobę, bo czasami trudno jest przekazać to, co ty byś chciał, żeby ktoś cię nie zbagatelizował też za twój wiek i za brak doświadczenia, a mieliśmy takie też rozmowy. Oczywiście nikt mnie do niczego nie przymuszał, żeby to tak nie zabrzmiało, ale też zawsze mi na przykład zależało na tym, żeby być przy procesie tworzenia od początku do końca, że jeśli coś już powstanie, to ja chciałabym być odpowiedzialna współ za to, jeśli jeszcze nie jestem współautorką takich utworów. I reagowałam na bieżąco, na przykład, że nie chciałabym w tę stronę, że bardziej tak wolę i tak dalej. A były takie momenty, że na przykład dostawałam demówki, które były po prostu zaśpiewane przez kogoś innego i na zasadzie, może byś wzięła tę piosenkę. A ja mówiłam, no nie chcę tak, nie? No, że jednak trochę źle bym się z tym czuła chyba, że taka to jest piosenka nie wiem skąd. A w tamtym czasie trochę było też taka moda na songwrite campy. Tak mi się wydaje, tak pamiętam, że, że to był taki okres, że dużo właśnie w taki sposób muzyki. No dalej tak powstaje wiele utworów, ale no to... No wiesz, są tak zwane biblioteki muzyczne, do których zawsze można się zwrócić, jak nie ma się pomysłu na samą dla siebie twórczość, a można wydać płytę albo zarejestrować, nie wiem, przynajmniej 2-3 nagrania. Czyli ty taka niepokorna od samego początku jesteś, że tak tupniesz nogą, że nie zgadzam się, w tej skórze nie będę się dobrze nosić. Niepokorna, no może wewnętrznie, ale czasami trudno było mi to wyrazić, bo jednak jestem trochę taka, może nie, że skromna, ale na początku trochę się bałam gdzieś tam tak wprost tupnąć nogą, bo jednak miałam poczucie, że ja może nie mam faktycznie tego doświadczenia i zastanawiałam się, a może ci ludzie wiedzą lepiej i to trochę było takie do wyczucia i do nauczania się. Ale na pewno nie jestem taka, że przyjdę i będę się tu kłóciła z kimś i nie wiem, właśnie tak tupała nogą, raczej nie. Raczej tak już wolę to spokojniej powiedzieć, albo tak właśnie fajniej porozmawiać. Najpierw była płyta, potem było Opole. Tak, no to, w wrześniu. To Opole i te dwie nagrody, o których zacząłem mówić, no to wtedy ugruntowało, wydaje mi się, twoje pojęcie o byciu artystką w tym kraju. Prawda? Okazało się, że nie tylko program, nie tylko jurorzy i słuchacze, telewidzowie, ale jeszcze ktoś więcej potrafi na twój temat zabrać głos i bardzo pozytywnie ocenić. To prawda i to było bardzo takie zaskakujące i miłe, bo ja raczej nawet jak śpiewam, no voice'ów żadnego nie wygrałam, tak naprawdę doszłam wysoko, ale nie wygrałam. I jak jeździłam na festiwale dziecięce czy piosenki młodzieżowej, to też tak raczej czasami się faktycznie zdarzało, ale to nie było takie, że jechałam i wszystkich eliminowałam totalnie, więc takie zwycięstwo w Opolu było dla mnie bardzo ważne, też ze względu na to, że ja w ogóle stamtąd pochodzę praktycznie, że, bo mieszkałam w Krapkowicach, jest to niecałe 30 km od Opola, chodziłam tam do szkoły i dla mnie ten festiwal tego też jest bardzo ważny i już wcześniej miałam okazję na nim wstąpić, bo najpierw debiuty, na których też w sumie nic nie zdobyłam, później koncert w Przeboju Roku z piosenką Rudy, koncert ku pamięci Romualda Lipko i właśnie później były te premiery. Przywitaliśmy słuchaczy samym początkiem twojego najnowszego wydawnictwa, o którym za chwilę porozmawiamy. Kompozycja nosiła tytuł Wszystko jedno. Teraz posłuchamy nagrania Wracam do siebie. Co możesz o tej piosence powiedzieć? No myślę, że to jest chyba jedna z, no myślę, że najważniejsza piosenka z mojego repertuaru, która jest w sumie tytułowym singlem tak naprawdę epki, która miała premierę 20 września. No, ma status platynowej, więc to naprawdę dla mnie było też takie pierwszy taki singiel, który faktycznie gdzieś się bardzo mocno poniósł i słuchacze jakoś tak polubili bardziej. Słyszeliście, co powiedziała? No, ma platynę, no to nie pogada, oczywiście. Dobra, to koniec rozmowy, zanurzamy się w dźwięki nagrania. Wracam do siebie, bardzo proszę. Na antenie Polski FM jesteśmy oczywiście bezzmiennie. Gdyby ktoś zaglądał teraz przez kamerki tutaj do studia, to pewnie by tego nie zobaczył, bo to przed wejściem antenowym tu Natalia tak do rytmu. Dżingla. Tak, do dżingla pięknie się ruszała. Natalia Zastępa jest moim i waszym gościem i teraz już wchodzimy w temat tego najnowszego wydawnictwa.
Z niego wysłuchaliśmy utwór tytułowy Wracam do siebie. Ja ci tego jeszcze komplementu nie mówiłem tak oficjalnie, publicznie, mówiliśmy tutaj w rozmowie, ale uwielbiam słuchać twojego głosu, takiego niskiego tembru, taki ten czarny głos bym powiedział nawet, a na pewno aksamitny. Dziękuję. Co mam powiedzieć? No ja nic nie mówię, żebyś mówiła. Przyjęłaś to na klatę, rozumiem. Ze zrozumieniem także. Natalio, ten materiał Wracam do siebie zatytułowałaś tak dwuznacznie przynajmniej. Do siebie, czyli gdzie? Do siebie właśnie dwuznacznie. Można powiedzieć dosłownie, że wracam do siebie, do moich krapkowickich stron, w których czuję się bezpiecznie i właśnie chyba też od tego się potem bierze troszeczkę głębsza część, bo miałam taki okres, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy na studia i właśnie miałam takie 2 lata też przerwy, że za bardzo nic nie wydawałam do singla Wracam do siebie. To był taki okres, że często lubiłam wracać do domu, bo miałam takie wrażenie, że czuję się tam bezpiecznie, że tak trochę wracam do dzieciństwa, że ten wyjazd był dla mnie takim wejściem w dorosłość, którą chyba nie chciałam jeszcze wchodzić. I jakoś tak w tym domu czułam takie stałe wartości, starych znajomych i jestem taka sentymentalna, więc po części to też miałam przede wszystkim chyba nawet na myśli. Wracanie do siebie, do takich swoich wartości stałych, które gdzieś mnie trzymają, są takim fundamentem. Ale czyli co, wolisz jednak tą tak zwaną prowincję niż stolicę, niż ten zgiełk, niż te, nie wiem, metro, tramwaje, samoloty nad głową? Kurczę, no to jest tak... Generalnie chyba tak. Zawsze też mówiłam, że jakbym miała możliwość mieszkania i tak myślę o swoim życiu później, to raczej bym chciała mieszkać gdzieś na prowincji, nawet wróciłabym do domu, szczerze. Ale z drugiej strony też tutaj jestem, no bo jak przyjeżdżam czasami do domu, to już po tych tygodniach bym pomyślała, a poszłabym sobie posłuchać jakiś koncert, tu może do Fabryki Norblina, tu może no właśnie, do nieba, coś się dzieje. No tak, więc to ma takie dwa znaczenia, ale też wydaje mi się, że jestem młoda i też lubię się uczyć i też lubię trochę chłonąć, więc to też to, że tutaj jestem, to nie jest jakieś przymuszenie, bo mam tu przyjaciół i też jakby lubię to miejsce, ale tak cenię sobie spokój przede wszystkim. No to teraz muszę się nie to, że czepiać, tylko muszę to tak z tobą wyjaśnić, bo do końca nie rozumiem. Tytułuje się to wydawnictwo, że jest to twoja epka. Tak. No a jak może być epka z 8 utworami? To podwójna epka. Trwa 22 minuty. No to czasowo, okej. Ale jak jest 8 nagrań, no 7 plus ten bonus, to raz, że to już by mogło być spokojnie płytą, gdyby nie ta czasówka, o której mówisz, ale no epka to klasyczna 4 nagrania. Dobrze, wytłumaczę to bardzo prosto i się tak nie ten. Epka to w sumie jest mini album na zewnictwie, ale druga sprawa, z takim pytaniem proszę do mojej wytwórni. Oni nazwali to epką, więc okej. Dobra. Co ja będę się tutaj opowiadać. Jasne. Co ten album nam przynosi tak dokładnie, jakbyś mogła powiedzieć? Myślę, że ten album przynosi pierwsze takie doświadczenia moje i moje autorskie teksty i autorskie melodie, ponieważ pierwszy album też już tam był zalążek, ale nie aż tak dużo. I tutaj chyba więcej w tym albumie jest o mnie i tak stricte takiego mojego już można stylu powiedzieć gdzieś pisania, przekazywania tych emocji. Tak też słyszałam, kiedyś jeden dziennikarz mi powiedział, że no słuchaj, że te teksty są takie twoje, takie właśnie natalkowe. Ale to oczywiście miał być komplement, bo ja się uczę oczywiście pisać jeszcze i myślę, że jeszcze dużo mi brakuje, ale jestem dumna też z tego, że już zaczęłam w taki sposób. Z jednej strony pozbierałaś te single, które były już wcześniej publikowane na jeden nośnik, dodając też premierowych, ale co to oznacza? Jest to przymiarka przed twoim drugim albumem, czy to taka odskocznia, przerywnik? To jest troszeczkę tak, że przez półtorej roku tak naprawdę, bo Wracam do siebie był pierwszym singlem i miał premierę rok temu, 2023 w kwietniu. Właśnie działałam bardziej singlowo i chciałam to już, jakby powiedzieć, zamknąć w jedno wydawnictwo, bo po prostu chciałabym zacząć troszeczkę inaczej, w sensie inny projekt bardziej. Jeszcze nie mogę o nim opowiadać, ale zaczęłam nad nim pracę latem. I po prostu no, jakby trzeba było gdzieś zamknąć już te, moim zdaniem, single i skończyć ten etap tych 2 lat, w którym zaczęłam tak pracować i robiłam taką muzykę, bo dziś też poczułam, że chciałabym trochę inaczej. A to, co chcę zacząć innego, to już by... Nie mogłabym tego poprowadzić na to, żeby zrobić z tego całą płytę, dlatego uznałam, żeby zamknąć to w epkę, bo myślę, że te utwory są ze sobą spoko ze sobą grają, dobrze współgrają i nie chciałam tego tak po prostu zostawiać bez zamknięcia tego w jakieś wydawnictwo. Mm-hmm. Kooperacje, współpracę, myślisz o jakichś, masz jakieś na oku swoim? Bo już trochę się duetów w twoim życiu bardziej przewinęło. Takie wokalne, czy... No wokalne. Wokalne? Na razie nie, szczerze mówiąc. W sensie musiałabym
jak piszę teraz piosenki swoje, które, o których mówiłam, że gdzieś tam projekt w inną stronę trochę chciałam poprowadzić, to na razie tego nie słyszę. Nic, nie mam jakiegoś takiego chyba. Czyli dla siebie. No, czyli się robisz taką tekściarką, songwriterką z prawdziwego zdarzenia, piszącą dla siebie i dla innych, to bardzo dobrze, bo nie ma ich zbyt wielu. No, wiesz, to jest jednak rynek do zagospodarowania, tak sobie myślę. Będziemy żegnali się powoli i sięgnę jeszcze raz do twojego wydawnictwa. Jest taka kompozycja Tak jak ja. Już też powiedziałem ci poza anteną, że to jest póki co, tak mi się wydaje, ulubiony utwór z całego tego zestawu. Kiedy go napisałaś? Tak jak ja, ta piosenka troszeczkę dojrzewała. Robiliśmy ją razem z Maćkiem Sawochem. Jeszcze chyba zaczęliśmy ją w 2023. Ona trochę trwało to. I tutaj akurat zwróciłam się w komponowaniu i w pisaniu tej piosenki, zwróciliśmy się do Mimi Wedrzyńskiej też o pomoc, bo napisałam właśnie zwrotkę, był refren, cały tekst, ale ten refren tak, kurczę, coś pierwszy nie siedział. Potem zrobiłam drugi, też nie siedział. No i tak chyba poprosimy Monikę o pomoc trochę, bo jak już później tak kilka razy się próbuje i zmienia, to mam wrażenie, że człowiek się zafiksuje i ciężko, a fajnie ktoś na przykład usłyszy takim świeżym uchem i faktycznie tak było. Monika bardzo fajny refren napisała, który bardzo lubię, od razu mi się spodoba i powiedziałam, że bierzemy to. Ja też nie jestem taka, że ja piszę i koniec, i jak słyszę i wiem, że ktoś fajnie może coś poprowadzić i pomóc mi, no to jakby jak najbardziej, nie? Bo to są doświadczeni tekściarze, muzycy, no to dlaczego nie korzystać z tej pomocy? Tu ci jakby zagrało, że powinnaś się zwrócić do kogoś o pomoc. A czy są takie nagrania, są takie teksty, może kompozycje, które robisz, ale z jakiegoś powodu ich, nie wiem, nie kończysz, albo odchodzą gdzieś w niepamięć i zalegają ci już teraz w śladzie? No, mam trochę tego. Aha. Ja w ogóle mam taką tendencję, zauważyłam, że jak piszę piosenki, to ja na przykład piszę zwrotka, refren i odkładam. I nie wiem czemu tak, trochę tak jak ADHD. Mam wrażenie. Ale później, kiedy wiem, że jakaś piosenka ma super, no to oczywiście wracam do niej, ale mam właśnie, najwięcej mam takich piosenek, że zwrotka, refren i koniec. I mam wrażenie, że to już jest słabe i trzeba coś nowego zacząć. To tak szybko musi ci iść spod palca tworzenie. No nie wiem, tak. No, a co musi się zadziać, żebyś usiadła i napisała? Całość, tak? No jakieś wydarzenie w życiu, albo nie wiem, obserwacja. Z czego inspirację czerpiesz? Co ci tak daje takiego kopa? Chyba tak większość najsmutniejsze wydarzenia. Większość ludzi tak ma, jak jestem smutny, to sobie siadam i piszę. Tak też dzisiaj rozmawiałam, miałam wywiad i właśnie, że te piosenki w sumie są smutne, tak jakby tak tekst przeczytać, ale przez to, że mają gdzieś tak ubrane są muzycznie bardziej, może wesoło, to gdzieś to się tak niweluje, słodko-gorzko. Ale jednak najczęściej, jak zaczynam pisać, to chyba jak mi coś siedzi niefajnie. No. Aha, czyli tak, teraz jesteś uśmiechnięta od ucha do ucha, oczy się śmieją, czyli wszystko dobrze w swoim życiu, czyli nic nie piszesz. No właśnie to też tak nie działa i o tym jest piosenka na przykład Szach i Mat, bo to jest piosenka, w której jest o niepozornej kruszynie, napisałam ten tekst i to jest właśnie o mnie, że często jest tak, że jak przychodzę, ja ogólnie jestem dosyć radosna, jak się spotykam z ludźmi i jak raz przyjdę, jestem nieuśmiechnięta, to wszyscy myślą, że coś mi się stało i że w ogóle niemożliwe. No a to też tak nie jest, że ja się cały czas uśmiecham, bo to jest niemożliwe. I właśnie ta niepozorna kruszyna i taka uśmiechnięta Natalia, co wygląda, jakby miała 15 lat zawsze i zaczęła, była taką dziewczynką z programu i chyba zawsze zostaniesz taką dziewczynką z programu, to już nie do końca się tak czuję. No i właśnie napisałam o tym też taką piosenkę. No bo ci pewnie uwiera, ile można w kółko. No ile można, no. Tak, idzie życie do przodu, to się zgadza. Wracam do siebie, Natalia Zastępa była moim i waszym gościem, tak jak ja, na sam koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję ci za wizytę. Dziękuję. Polski FM, Chicago.